Najpierw pan Wojtek. Krótko i na temat. No bardzo na temat, bo ja się odniosę do tego wątku, na który pan położył największy nacisk, który, do tego wątku, że jesteście państwo kanibalizowani z mediów. Otóż ja zajmowałem się kiedyś kampaniami, bo się tym specjalizuję z racji mojego wykształcenia. I moje pytania będą właśnie dotyczyć tego, w jaki sposób możecie państwo zwiększyć swoją możliwość dotarcia do elektoratu. Bo dociera się nie tylko mediami, ale również prawidłowo definiując, co ten elektorat najbardziej boli. I pewnie pan wie, że postępowań komorniczych z tytułu działania systemu finansowego w Polsce jest 12 milionów. 12 milionów na 16 milionów zatrudnionych, czyli tych, którzy będą głosować. To myślę, że jest poważna grupa ludzi, która w sposób zasadniczy, gdyby ona tak głosowała na państwa, zmieniłaby obraz sceny politycznej. I tutaj zadałem sobie trud, jako Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, przeanalizowaliśmy również państwa program, zresztą pięknie nazywa się Suwerenny Naród. No i znaleźliśmy tam takie kwestie, gdzie na przykład piszecie, że Polacy, zawierając te umowy kredytowe, mieli niski poziom świadomości finansowej, kiedy mieliśmy do czynienia ze zwykłym złodziejstwem. I w kilku raportach żeśmy to złodziejstwo udowodnili. Czyli wreszcie mówiliście również o tym, że to, co się dzieje między tymi bankami i klientem, to jest jakieś nieporozumienie z klientami. Nie, to również jest złodziejstwo. I wreszcie w swoim programie mówicie, będziemy zatem zmierzać do wzmocnienia roli małych banków, banków spółdzielnych oraz SKOK, za chwilę padnie pytanie o ten SKOK, który wiadomo, jaką spełnił rolę. I no właśnie, Wojtku, prosimy do pytania. O pytanie. To jest mały SK banku. Żeby był wiarygodny, że zapoznałem się z tym. Więc dlaczego program i działanie Ruchu Narodowego akceptują, a nawet afirmują tę współczesną, wadliwą architekturę finansową, która właśnie kradnie Polsce suwerenność, którą pan zresztą porusza, bo w jego ulotce zapoznałem się, że właśnie naród jest suwerenny. Wreszcie, dlaczego uznajecie państwo, że Polska posiada własny, suwerenny, narodowy pieniądz, kiedy artykuł 4 ustawy o NBP właśnie tą suwerenność zabrał, a kurs notowany jest na Forexie? I wreszcie ostatnie, dlaczego nie odwołujecie się do najbardziej wartościowej tradycji przedwojennego stronnictwa narodowego, a zwłaszcza do idei oparcia emisji pieniądza o parytet gospodarczy autorstwa Jerzego Ciechowskiego i tej całej grupy profesorskiej? To są filary naprawdę prawdziwych narodowców. Na tym powinniście się oprzeć i wtedy naprawdę większość narodu podąży do wami. Myśli polskiej Jana Niedrzaka. Dziękuję za interesujące i takie szczegółowe pytania. Nie pamiętam, zapisu z naszego programu, w którym byśmy konkretnie, krytycznie wypowiadali się o stanie świadomości finansowej Polaków. Natomiast program jest efektem wspólnej pracy wielu osób i zasadniczo, jeżeli takie zdanie się tam pojawiło, to jest ono prawdziwe. Mamy problem w Polsce polegający na tym, że sprawami, o których pan powiedział, interesuje się mniej pewnie niż promil społeczeństwa. Większość ludzi, jeżeli wchodzi w różne niekorzystne dla siebie relacje finansowe, wciągana jest w to w wyniku nieświadomości. W wyniku tego, że mają przeświadczenie, stać się ofiarą przestępstwa można właśnie w wyniku braku świadomości zagrożeń. Zadał pan cztery pytania. Bardzo pana proszę, żeby pan wysłuchał teraz odpowiedzi. Jeżeli ktoś idzie i podpisuje jakieś dokumenty, które nawet pan nazwie przestępstwem, ale sądy honorują te dokumenty i powstały różnego rodzaju zobowiązania, wzajemne relacje, to co najmniej możemy stwierdzić, że jest po stronie tego, kto w to wchodzi, brak świadomości zagrożeń. I nie ma nic złego w tym, że my będziemy wzywać Polaków, żeby podnosili poziom swojej edukacji finansowej i mieli więcej sceptycyzmu względem instytucji finansowej, względem reklamy, względem różnego rodzaju pośredników sprzedających różnego rodzaju produkty i tak dalej. Oczywiście jest również to, co pan wspomniał, czyli przestępczość. Jak najbardziej trzeba również uświadamiać, że Polak, który w dobrej wierze przychodzi do jakiejś instytucji, sądzi, że nabywa jakiś tam produkt,
stanie się ofiarą przestępstwa. To również wchodzi w to, o czym mówię. Jeżeli to jakby jest dla Pana bardzo istotne, chętnie to zaznaczę. Nie ma tutaj żadnego sporu pomiędzy nami. To jest więc pierwsza sprawa. Druga sprawa. Być może te sprawy są niewystarczająco poruszane i chętnie to zmienimy. Chętnie będziemy mówić o tych sprawach więcej. Podobnie jak o kwestii postępowań komorniczych, bankowego tytułu egzekucyjnego i różnego rodzaju innych przywilejów, które w Polsce mają instytucje finansowe czy specjalnego sposobu traktowania, a których nie mają zwykli Polacy. Jeżeli wspominamy tam o małych instytucjach bankowych czy niezależnej spółdzielczości finansowej, to właśnie z tego względu, że uważamy, że w Polsce stworzono system niestety stabilny może ekonomicznie, ale patologiczny pod względem interesów gospodarczych naszego społeczeństwa, to znaczy, że system polegający na koncentracji całości usług finansowych w kilku dużych grupach, które są wystarczająco silne, żeby finansować sobie polityków, czy ich sobie jakoś podporządkowywać, czego świadectwem jest to, że zmienił się rząd, a prezes największego banku pozostał. Prezes, który był zaufanym Donalda Tuska, jest obecnie zaufanym Mateusza Morawieckiego i nie zmienił się. Więc to pokazuje, gdzie jest rzeczywisty ośrodek władzy, który trwa. On jest w finansach. I oczywiście również jest dużo patologii w sądownictwie, ponieważ w finansach nie można by sobie pozwolić na różne rzeczy, nie mając pleców w sądach. I być może jest to kwestia korupcji, częściowo na pewno też niekompetencji, bo mam znajomych, którzy już teraz za tak zwanej dobrej zmiany poszli pracować do Ministerstwa Finansów, próbując zmienić coś na lepsze. I jest też problem po prostu niekompetencji i płac. Jeżeli państwo nie ma po swojej stronie bardzo wyspecjalizowanych ludzi, prawników także, i płaci na przykład 10 razy mniej niż płaci się w dużych instytucjach finansowych, które międzynarodowych, no to ciężko też później o skuteczność. Później jest oczywiście kwestia złego przygotowania sędziów, prokuratorów. Przecież to, że te Amber Gold się tyle rozwinęło. Amber Gold to był prymitywny przekręt. A co dopiero powiedzieć o bardziej złożonych sytuacjach finansowych. I więc teraz nasz postulat jest antysystemowy. Nasz postulat, żeby sektor finansowy generalnie nie składał się z kilku dużych grup, co trzeba powiedzieć, że liberalni ekonomiści, tak zwani liberalni, bo nie ma w tym nic liberalnego, oni twierdzą, że nawet to dobrze dla systemu, jak się cały kapitał skoncentruje w kilka dużych grup. Bo uważają, że wtedy te grupy są tak duże, że łatwiej to wszystko kontrolować. My mamy takie podejście, bardziej obywatelskie powiedziałbym, do finansów i do gospodarki. To znaczy, że ona powinna być rozproszona i to rozproszenie powinno dawać coś na kształt realnej konkurencji. Więc jeżeli wspomniał Pan o skokach, to nie chodzi o to, że my afirmujemy skoki w wariancie Pana Biereckiego i różnych patologii, które tam wystąpiły. Chodzi o to, że my chcieliśmy zaafirmować spółdzielczość finansową. To, co jest filarem ruchu konserwatywnego w Stanach Zjednoczonych, czyli tak zwane unie kredytowe. U nas po prostu przybrało to trochę patologiczną formę, bo ktoś dostał przywilej od polityków i nie mógł stworzyć nikt spółdzielczości finansowej, nie wchodząc w sieć skok. Gdybyśmy mieli na to wpływ, trzeba to po prostu zdecentralizować. Musi być możliwość stworzenia małego banku, czy sieci kasy spółdzielczości finansowej, czy banku samorządowego, bez tych wszystkich służb specjalnych. Tak jest, oczywiście służby też tu miały swoje do powiedzenia i służby oczywiście uczestniczyły w transformacji całego sektora finansowego z PRL na trzecią RP i z tego ten kształt wynika, więc my mamy świadomość tego wszystkiego i chętnie będziemy o tym mówić więcej. Dziękuję Panu za te pytania. Jak będzie więcej pytań, na przykład gdybym ja był zapraszany do dyskutowania o tym w mediach, to chętnie będę o tym mówił. Robimy debatę. Panie Krzysztofie, ja jestem Pańskim imiennikiem i technicznym inżynierem i oczekuję konkretnej odpowiedzi. Krótko. Ruszył Pan dwa kluczowe tematy. Okrągły stół i sektor finansowy. Zacznijmy od tego pierwszego, który Pan tu poruszył. Konkretna odpowiedź na konkretne pytanie. Co Pan jako młody człowiek, który kandyduje do Parlamentu Europejskiego, ma reprezentować naród polski, chce zrobić, żeby po prostu zrobić porządek z tym, co się stało. Pan wie przecież doskonale, kto rozdawał karty przy okrągłym stole. To jest pierwsza część pytania. Musi Pan doprecyzować, bo Pan chce... Ja powiem Panu, w którym punkcie. Niech Pan pozwoli. Kaczyński. Mówimy. Ale proszę mi pozwolić, mi doprecyzować. Pan chce precyzyjnie odpowiedzieć, więc proszę powiedzieć, co Pan rozumie przez zrobić porządek. No, zrobić porządek z agenturą, która przeniknęła właśnie do sektora finansowego. Jest na listach. Nie tylko. A drugi temat,
właśnie tych agentów, którzy przeniknęli i kto rządzi właśnie w sektorze finansowym też zrobili. To jest druga część pytania z tym porządkiem. Bo to jest zwykłe złodziejstwo, tak jak pan słyszał. Sorry. Jeszcze raz proszę drugie pytanie powtórzyć. To jeszcze raz. Druga część pytania. Przeniknięcia agentów do sektora finansowego. Właśnie sektor finansowy został opanowany przez agenturę z Ogólnogłego Stanu. Nazwisko, no więc dla mnie pierwsze i drugie pytanie jest tożsame, bo pan rozumie przez zrobienie porządku, jak rozumiem, usunięcie tych agentów różnego rodzaju, czy funkcjonariuszy służb, którzy opanowali sektor finansowy i w drugim pytaniu właściwie pan to powtórzył. Więc powiem w ten sposób. Nie znam. To co mówi Cejrowski, wszystkich wam. Ujawnienie. Ujawnienie nic nie da, bo ujawniono no gdzieś tam... Nazwiska lit, które są nazwiska... Nie ma to znaczenia, wie pani, to nie ma znaczenia, bo nikt się tym za bardzo nie przejmuje, to jest problem. Jest wielu jawnych agentów, czy byłych funkcjonariuszy służb, o których książki na ten temat napisano i jak człowiek idzie do banku, to mu nie przeszkadza, że w zarządzie tego banku są ludzie, którzy byli w służbach PRL. Można by zrobić... Można doprecyzować? Można... No pozwólcie bardzo. Ale to było pytanie pana. Nie, okej, ale to jest to dokładnie tego dotyczy. No proszę. Pan nie ucieka, bo tu w ogólniki... Jeszcze nie zaczęło odpowiadać. Ja wiem, ale odpowiada pan półtorej godziny, ja się nie dowiedziałem nic dokładnie od pana, więc świetnie się pan nadaje. Świetnie się pan nadaje na biurokratę w Europie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czemu tak niegrzecznie? Nie przedłużajcie! Momencik. Pytam pana agenturę. Czy pana dostaliście państwo od losu prezent? Ponieważ ta agentura PRL-u ukradła już przemysł, ukradła wszystko. 20 lat temu zaczęli kraść sektor bankowy. Udało im się ukraść sektor spółdzielczy i sektor SKOK. Macie na tacy podaną tą agenturę. Oni są wśród kredytobiorców SKOK Wołomin, na przykład wśród kredytobiorców banku SK z Wołomina spółdzielczego. Ukradli przynajmniej 10 miliardów złotych. Nie powiedzieliście w swojej kampanii wyborczej o tym słowa. Macie wszystkich na tacy. Możecie ich wysadzić w kosmos. Nie rozumiecie tego, że Polskę w takich warunkach, jak w Polsce się rządzi, czyli jedna agentura zmienia się z drugą, PO z PiS-em od 20 lat, można tylko zmienić układ polityczny, mając konkretne haki na drugą stronę. Bo inaczej będziemy pływać i pleść takie głupstwa, jak przez ostatnie półtorej godziny. Tylko tych ludzi można, niech pan się nie śmieje, bo pan jest młodym człowiekiem i pan stanu wojny nie pamięta. Ale przeszkadza ludziom właśnie, ci ludzie przeszkadzają ludziom, niektórzy nie wiedzą ich nazwisk. No być może, pana usprawiedliwia to, że pan jest za młody. To jak pan nie wie co zrobić, to niech pan się zgłosi, no niech pan się nie śmieje dalej, bo niech pan się zgłosi do, proszę pana, do tych... przynajmniej 5 milionów ludzi, którzy zostali okradzeni ze swoich oszczędności w ciągu 20 ostatnich lat w systemie SKOK i Banku Spółdzielczych i oni panu tą agenturę podadzą na tacy. Tylko żeby pan miał odwagę odczytać te nazwiska, bo tam są nazwiska, proszę pana, z tych stacji, które pana nie zapraszają, na przykład z TVN-u, Polsatu, TVP, bardzo mocne nazwiska, z górnych półek sceny politycznej. Tylko jest kwestia taka, że państwo nie będziecie mieli odwagi tego tematu podjąć. Bo dla was istotne jest to, żeby złamać te 5% i dostać się tam do tego Parlamentu Europejskiego. Tyle w temacie. Młodzi ludzie się dowiedzieli te nazwiska, ja akurat te, które znam, to by im to, moja na przykład córka czy ktoś tam, to by im dużo rozjaśniło, bo tak na do tej pory to ja usłyszałam, że jestem oferowy belek. No. Okej. Proszę państwa, pozwólmy odpowiadać na pytania, które ma pan. Niewiele można narobić. Ale jest też. Ale proszę. Wbrew pańskiej deklaracji nie dołączy się pan w żaden sposób do tego pytania, które padło, ani pan go wiele nie uszczegółowił, tylko wygłosił pan swoją krytykę tego, co ja tutaj mówię. I ja ją jakby wysłuchałem. To pan ma tutaj ja ją wysłuchałem, łącznie z pańskimi radami, jakże praktycznymi, takimi, żeby zgłosić się do 5 milionów osób. Być może jeszcze przed wyborami zdążę. Natomiast wracając do kwestii sektora finansowego, jest tak, że za pańskim uzupełniającym pytaniem stoi zasadniczo błędna teoria, którą wyznawał też Jarosław Kaczyński poprzednio, kiedy doszedł do władzy w 2005 roku, iż to wszystko jest skoordynowane i stoi za tym jedna grupa osób. Tak nigdy nie było. Zarówno w służbach specjalnych PRL-u był podział na służby cywilne i wojskowe, jak i również w momencie, kiedy PRL upadał pod koniec lat 80. Zaczęła się, że tak powiem, walka o swoje i różne koterie zaczęły się nawzajem zwalczać.
pojawili się ludzie, którzy poszli w przestępczość, pojawili się ludzie, którzy poszli w biznes, pojawili się ludzie, którzy poszli w politykę. Generalnie to wszystko rozpadło się na wiele odłamów. I oczywiście sprawa upadłego SKOK-u Wołomin czy SK Banku może być arcyciekawa. Ja w żaden sposób tego nie kwestionuję. Mam kontakt również z ludźmi, podobnie jak duża część liderów Konfederacji, z ludźmi, którzy się tym tematem zajmują. Spędziliśmy w ostatnich tygodniach sporo czasu na rozmowach telefonicznych czy spotkaniach z tymi ludźmi i zadeklarowaliśmy nawet gotowość do wystąpienia na wspólnej konferencji prasowej. Oczekujemy w tej chwili na materiały, które na takiej konferencji można by zaprezentować. Te materiały były w Sejmie od 2 lat prezentowane. Okej, jeżeli były i są taką sensacją, to pozostaje pytanie, dlaczego społeczeństwo tą sensacją w tej chwili o niej nie dyskutuje. Nie można mylić roli pomiędzy nami, którzy zajmujemy się działaniami politycznymi, a mediami, które mają ujawniać prawdę o różnych sytuacjach, weryfikować prawdziwość różnego rodzaju materiałów. W mojej opinii, niezależnie, bo rozumiem, że pan się odwołuje do materiałów, które nie były publikowane, bo pan nie wymienia nazwisk, że tam są jakieś sensacyjne nazwiska. W mojej opinii, niezależnie kto był zaangażowany w sprawę SKOK Wołomin czy SK Bank, gdyby wszystkie te nazwiska wyświetlić, a nawet wszystkich tych ludzi zamknąć do więzienia, nie zachwiałoby to w żaden sposób działaniem wszystkich największych banków w Polsce, ponieważ tam, zarówno w kadrze zarządzającej, jest mnóstwo innych osób starszych pokolenia, jak i przede wszystkim większość kadry zarządzającej instytucji finansowej, to już w tej chwili są ludzie w moim wieku lub 10 lat starsi. Lub 10 lat starsi. W związku z czym klucz dawnych służb PRL-u do oczyszczania sytuacji w sektorze finansowym niewiele nam w tej chwili może pomóc. Znakomicie pomóc. Niewiele nam w tej chwili może pomóc, ponieważ przejęte to wszystko już jest przez młodszą kadrę zarządzającą. To są dzieci ubecne. Starsi tych ludzi są w wieku mniej więcej Rafała. To historia. Zabawa socjologii. Kolejne pytanie.